Ja chcę powiedzieć tak krótko o tym, jaką moc ma twoja modlitwa. A żeby powiedzieć na ten temat, oprę się na świadectwie modlitwą moją ciocię. Opowiadałam wam już o tym, że ciocia leżała w szpitalu, mama zadzwoniła do mnie, ja się modliłam o ciocię, było lepiej. Jakieś mniej więcej 2 tygodnie później mama dzwoni do mnie i mówi, że ciocia dostała sepsę, że jest tragicznie, że jakby, no generalnie jest na skraju śmierci. Ja wtedy, najpierw miałam tak, mówię, ale mamo, przecież ciocia nie uwierzyła w to, że Jezus ją uzdrowił. Nie chciała tego Jezusa. A ja modlę się tylko mocą Jezusa, nie mam innej mocy, więc co mam zrobić? A mama, no tak, ale możesz się pomodlić. Ja mówię, no widzisz, nie chcesz Jezusa, którego ci głoszę, ale jak trwoga, to do Boga. No a mama tam wtedy nie, że jak trwoga, to do córki. Ale nie o tym. W każdym razie mówię, okej. Rozłączyłam się z mamą, zaczęłam się modlić. I co jest ważne, nie miałam żadnego takiego, wiecie, jakiegoś pobudzenia, że teraz jestem pobudzona do tego, żeby się modlić o ciocię. Nie miałam czegoś takiego. To ja zdecydowałam, że będę się modlić o ciocię. To ja zdecydowałam, że swoje zaangażowanie włożę w modlitwę o ciocię. Zaczęłam się modlić o ciocię, modliłam się tak około 40 minut i po prostu przyszło mi przekonanie, że ciocia nie umrze. I miałam okej. Przestałam się modlić. Mama później zadzwoniła, że z ciocią jest lepiej, że już ją zabrali z tego ojomu, że jest jakby poprawiło się. Teraz cały czas się poprawia, te rany, które tam miała, się goją i tak dalej. Natomiast, bo o co mi chodzi, że uważam, że my nie doceniamy tego, jaką moc ma modlitwa. I bardzo często jest tak, że wiecie, bo są takie tematy, że po prostu uwolnię moc, tak, i sprawa jest załatwiona. Na przykład jak modlę się o czyjeś uzdrowienie. Uwalniam moc i sprawa jest załatwiona. Ale są też takie tematy, gdzie ja muszę włożyć swoje zaangażowanie w to, żeby osiągnąć modlitwą to, czego pragnę. I uważam, że to jest zapomniane, uważam, że to jest niedocenione. Uważam też, że w ogóle jako Kościół, nawet mam na myśli Kościół globalnie, ale też myślę, że my jeszcze jako Kościół również za mało modlimy się na językach. Dlatego, że w ogóle modlitwa na językach to jest potężna broń. Dlatego, że wiecie, my naszym rozumem bardzo często nie wiemy, o co mamy się modlić. Okej, mamy potężne objawienie w naszym Kościele, mamy złożone duże fundamenty i na podstawie tego możemy rozumem jakby modlić się o wiele rzeczy. Natomiast uważam, że to i tak jest niewiele w stosunku do tego, o co możemy się modlić na językach. Dlatego, że wtedy nasz duch dokładnie wie, o co się mamy modlić. Dlatego, że Biblia mówi, że kiedy modlimy się na językach, wygłaszamy rzeczy tajemne. Więc chcę właśnie podkreślić te dwie rzeczy. Że po pierwsze, to ty decydujesz, gdzie wkładasz swoje zaangażowanie. Jak czasami Artur mówi, że jak Duch Święty cię nie pobudza, to ty pobudź Ducha Świętego. A po drugie, módlmy się więcej na językach, dlatego że czasami lepiej jest w ogóle modlić się na językach, niż udawać, że wiemy, o co się mamy modlić. Amen.